Witam w magazynie Gminy Suwałki, a jest z nami pan Zbigniew Mackiewicz, wójt Gminy Suwałki. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom Radia 5. Pytanie zadaje Artur Parafinowicz, a zaczynamy od prac drogowych. Ostatnio przed zimą prace drogowe w minionym tygodniu dużo na przykład działo się na trasie Leszczewek - Stary Folwark. Przyjeżdżałem tamtędy. Jak wygląda sytuacja w tej chwili? No ten rok na naszych drogach, na drogach gminnych, gminy Suwałki jest dosyć pracowity, bo w wielu miejscowościach widzimy prace drogowe. I tak może zacznę od początku. Zakończyliśmy budowę jednej z większych inwestycji, jeżeli chodzi o inwestycję drogową o długości drogi. To droga od Kuku Folwark do Korklin. Ona została przebudowana w jezdnia w 5-metrowej szerokości i część jezdni przez Korkliny o wysokości 3,5 metra. W tej części gminy już te prace zostały zakończone. Zakończyliśmy też przebudowę drogi, odcinka drogi dla poprawy bezpieczeństwa dla ruchu pieszych na osiedlu w Płocicznie Tartak, ale teraz jakby, bo trwają jeszcze budowy na drodze, co pan redaktor wspomniał, właśnie w Leszczewku. Tam już droga została przebudowana z chodnikiem, z latarniami. Czekamy w tej chwili na montaż latarni, żeby już można iść jak gdyby w kierunku zamknięcia tej inwestycji i odbioru. W Magdalenowie też już w zasadzie też droga została przebudowana wraz z chodnikami i też czekamy już na montaż latarni, żeby też już można było tę inwestycję zamknąć, bo to w większości te inwestycje zamykają się, jak mamy umowy podpisane z wykonawcami, no w tym roku, żeby te pieniądze jeszcze w tym roku można było wydatkować i rozliczyć. W tym roku oczywiście budżetowym, kalendarzowym. Trwają roboty jeszcze na drodze Dubowo II. Tam roboty są zaawansowane, ale jeszcze musimy tam cierpliwości poczekać. To jest półkilometrowa droga, która jest przebudowana w tej miejscowości. I skończyliśmy przebudowę drogi w Okuniowcu. To jest ponad kilometr drogi, gdzie została ona przebudowana z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową z jednostronnym chodnikiem, ciągiem pieszo-jezdnym dla rowerzystów, jak też z oświetleniem ulicznym. Tam już prace zakończyły się, jesteśmy na etapie oddania tej inwestycji do użytkowania i można by powiedzieć, że inwestycje, a jeszcze nie powiedziałem o też chodniku w Zielonym Kamedulskim, bo to też dla mieszkańców Zielonego Kamedulskiego jest to ważny odcinek dla poprawy bezpieczeństwa ruchu dla pieszych, bo mogą teraz bezpiecznie przejść do przystanku, czy wzdłuż drogi gminnej mogą bezpiecznie tam mieszkańcy sobie spacerować. Także te drogi, no chcielibyśmy, żeby zakończyły się już jak najszybciej, żeby już można było po nich maksymalnie z nich po prostu korzystać. Jaki był ten rok pod względem inwestycji, bo taka średnia dla gminy Suwałki od wielu, wielu lat to było to te 10 kilometrów utwardzonej jezdni. Tak, my, no ten rok jest dobrym rokiem inwestycji, nawet bym powiedział, że chyba jednym z lepszych, najlepszy, jeżeli chodzi o ilość środków finansowych zaangażowanych w inwestycje. Może to nie będzie tutaj jak gdyby ta długość 10 kilometrów rocznie jakoś takim wskaźnikiem wymiernym, bo my w tym roku dużo dróg budujemy już z chodnikami, z oświetleniem. To jak gdyby podraża tą inwestycję, no ale wiadomo, że jakbyśmy budowali taką drogę bez chodników, to byśmy tej drogi mogli wybudować powiedzmy no może nie dwa razy tyle, jeżeli chodzi o długość, no ale znacznie więcej. To można powiedzieć, że nie idziemy na ilość kilometrów, tylko może bardziej na jakość, że te drogi są często już 5-metrowe, a nie 3,5-metrowe, z chodnikiem, z bezpiecznym poboczem, ewentualnie dla przejścia dla pieszych, z oświetleniem, z przejściami dla pieszych. Także my to już jak gdyby no, podnosimy standard tych dróg, no może powiedzieć do standardu często nawet nie odbiegającego od standardu dróg miejskich. Także ten standard jest dosyć wysoki, a za tym idą no, oczywiście środki finansowe, gdzie w tym roku musieliśmy do każdego przetargu dołożyć 10, 20, a nawet się zdarzało, że i 30%. Po prostu te ceny tak straszliwie powędrowały w górę, że no, ciężko było nam nadążyć, ale udało się nam spiąć te inwestycje w sensie takim, że one są realizowane i no, dobiegają końca. No i chcę jeszcze raz podkreślić, że to w ten rok był rokiem, jeżeli chodzi o drogi, o ilość inwestycji, rokiem bardzo dobrym.
Tutaj padły słowa dotyczące podwyżek. Samorządy oszczędzają, w związku z tym oszczędzają na oświetleniu, na imprezach, wydarzeniach kulturalnych. Jak jest w gminie Suwałki? No myślimy o oszczędzaniu. Podkreślę, myślimy dlaczego. My na energię elektryczną mamy umowy podpisane jeszcze w lutym tego roku. Obowiązują nam te stawki przez cały rok, czyli do lutego jesteśmy na starych stawkach. Oprócz tego zainstalowaliśmy na naszych budynkach użyteczności publicznej, w tym Urząd Gminy, szkoły, stacje ujęć wody, panele fotowoltaiczne o różnej wielkości, bo to było od kilku kilowatów do 40 kilowatów. I to nam spowodowało to, że teraz nie widzimy jak gdyby aż takich drastycznych podwyżek tego prądu jeszcze w chwili obecnej. Czyli jakby tutaj do lutego jesteśmy bardzo spokojni, że ten budżet na energię elektryczną, jaki był zaplanowany, zostanie wydatkowany. Mamy oszczędności, bo mamy panele fotowoltaiczne. Będziemy przeprowadzali kolejny przetarg. Zobaczymy, jak ten przetarg nam zostanie rozstrzygnięty, w jakich cenach będziemy tę energię kupowali w przyszłym roku. Ale wiem już teraz, że oszczędzać będziemy musieli i już zaczynamy oszczędzać. Nie wyłączamy jeszcze oświetlenia, ale próbujemy ograniczać tam, gdzie nie zawsze może, czy nie jest to spowodowane jakby tą koniecznością wyłączania. To warto podkreślić, że nasze latarnie, my oszczędzamy już od wielu, wielu lat, bo nasze latarnie nie świecą przez całą noc, bo świecą do godziny 23 i włączają się o 23, a włączają się o godzinie mniej więcej 5 rano. Wratem to nawet się rano nie włączają, bo jak mamy widno, to one się nie włączają, także my oszczędzamy już, można powiedzieć, od wielu lat, ale też programy oszczędnościowe, które chcemy przewidzieć, to wymiana oświetlenia ulicznego na lampy LED-owe. Te nowe, które montujemy, to oczywiście to są LED-owe, ale mamy dużo starych opraw i czekamy na środki zewnętrzne, które się mają pojawić już niebawem na wymianę oświetlenia ulicznego i wtedy po prostu te wszystkie lampy hurtowo, można by powiedzieć, wymienimy na energooszczędne, tak żeby za tą energię, żebyśmy mogli płacić jak najwięcej, a w tej chwili też nawet myślę i rozważam też projekt oświetlenia ulicznego na samych lampach LED-owych z panelem fotowoltaicznym, tak żeby być niezależnym zupełnie, żeby to oświetlenie było niezależne zupełnie od chociażby dostawcy prądu czy zakładu energetycznego. Tutaj pan wójt wspomniał o panelach fotowoltaicznych. Takie panele zawisły ostatnio przy inkubatorze przedsiębiorczości w Sobolewie. Tam też wyjątkowo były ostatnio i nadal funkcjonują obniżki cen, jeżeli chodzi o suszenie owoców, warzyw. Tak, to może być ewenement pewien, bo wszyscy podnoszą ceny. Nam udało się te ceny obniżyć. Obniżyć to dlatego, żebyśmy byli bardziej przyjazni, bardziej otwarci dla naszych mieszkańców. A po prostu nie chcemy na tym zarabiać, bo poprzez wyliczenia wychodziło nam, żebyśmy generowali zysk, a to są środki unijne, z których ten obiekt został wybudowany. Nie możemy zarabiać, ale też nie chcemy na tym zarabiać, w związku z tym obniżyliśmy te ceny. Tym sposobem też zachęciliśmy naszych mieszkańców do tego, żeby mogli przyjechać, wysuszyć swoje owoce, warzywa, jabłka, grzyby i ta suszarnia cieszy się. Wytłoczyć olej? Wytłoczyć olej, upiec można chleb, no to jakby tam są duże, duże możliwości. Nawet powiem, że jeszcze nie wszystkie są wykorzystane, bo jak gdyby ten ośrodek, można powiedzieć, że on to jest pierwszy sezon tego inkubatora, gdzie on funkcjonuje. No ale zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne tak, żeby tą energię, koszt energii obniżyć. Teraz zainstalowaliśmy nową pompę powietrza do ogrzania tego inkubatora, jak też świetlicy wiejskiej, gminnej i remizy strażackiej, żeby też te ogrzewanie tych budynków było raz, że ekologiczne, bo to będą pompy powietrzne, a do tej pory było to budynki ogrzewane olejem opałowym, co jest kosztowne, no i jakby też nieekologiczne i to też właśnie w tej chwili już to zmieniliśmy i już to funkcjonuje zupełnie inaczej. Październik to czas, kiedy samorządy przymierzają się, a listopad, kiedy już ciężko pracują nad przyszłorocznymi budżetami. Jak będzie wyglądał przyszłoroczny plan przychodów i wydatków gminy Suwałki? Pracujemy na tym rzeczywiście. Mamy już projekt budżetu przygotowany i tak naprawdę jeżeli chodzi o inwestycje, to jesteśmy, można powiedzieć, rozpędzeni tymi inwestycjami z tego roku, które też częściowo przechodzą na przyszły rok i jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, no tutaj nie widzę z pewnego jakby spowolnienia inwestycyjnego u nas na gminie,
Aczkolwiek środki finansowe na różnego rodzaju inne przedsięwzięcia czy mniejsze inwestycje będą ograniczone, gdyż tych wpływów do budżetu nie będzie więcej, jak było w tym roku, a nawet może być mniej, gdyż no, jest powolenie na rynku i tych dochodów z podatku, bo nie tylko jak gdyby my będziemy oszczędzali jako gmina, ale też podejrzewam, że nasi przedsiębiorcy, nasi mieszkańcy w różny sposób też będą oszczędzać, czy ograniczać czy produkcję, czy swoją działalność, co będzie przynosiło mniejsze podatki, mniejsze zyski, dochody dla tych osób, a dla nas mniejsze, niższe podatki, wpływy do naszego budżetu. Musimy się z tym liczyć. Wszelkie podwyżki, które nas dotykają, jeżeli chodzi o ogrzewanie chociażby, nie wiem, Urzędu Gminy, energia elektryczna, gdzie też w przyszłym roku też będą nowe stawki ceny, będą inne ceny. Musimy się z tym jak gdyby się spotkać i się zderzyć. I tych środków jest, nie będzie więcej, będzie na pewno ich mniej. Będziemy musieli ograniczyć je, ale inwestycje chcemy, te, które planujemy już teraz, czy od dłuższego czasu, je realizować, a inwestycje przyszłoroczne to na drogach, to już w tej chwili mamy podpisane umowę na przebudowę drogi osiedlowej w Pucicznie osiedle, przebudowę drogi w Białej Wodzie. Będziemy ogłaszali za chwilę przetarg na przebudowę drogi w Turówce Starej. Będziemy ogłaszali przetarg na przebudowę drogi w Krzywym, w Gawyrchrudzie. To będą kilometry dróg, które chcemy, żeby one zostały przebudowane w przyszłym roku. No i też dwie inwestycje kubaturowe ruszą w przyszłym roku. No to budowa ośrodka czytelnictwa kultury w Płocicznie, jak też termomodernizacja szkoły w Płocicznie Tartak. Do tego przetargu się już przygotowujemy, tak żebyśmy mogli już na wiosnę, czy w zasadzie na wakacje już wykonawca mógł wejść z robotami, tam, gdzie już będą wakacje, gdzie dzieci będą w domach, żeby już rozpocząć ten proces inwestycyjny. Czyli inwestycje będą, a na innych przedsięwzięciach będziemy zaciskali jak gdyby tutaj pasa, będziemy jednak ograniczali. Do jakiego stopnia to zobaczymy. No, budżet będziemy uchwalali w grudniu. Zobaczymy, jakie będziemy mieli wpływy. Jeżeli te wpływy dużo okażą się niższe po pierwszym kwartale przyszłego roku, no to będziemy ograniczali bardziej niż w tej chwili nasze zamiary inwestycyjne czy inne przedsięwzięcia na rok przyszły. I to tyle w tym magazynie gminy Suwałki. Dziękuję za rozmowę panu Zbigniewowi Mackiewiczowi, wójtowi gminy Suwałki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.